Odcinek, który za chwileczkę obejrzycie, powstał dzięki wsparciu patronów, ale bardzo pomógł mi również Jacek z CTG TV, który go zmontował i robi to naprawdę wyśmienicie. Bardzo lubię te jackowe montaże. Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Na samym początku chciałem podziękować Bzykowi, który zagrał na bębnach w pierwszym kawałku, który usłyszeliście. Film, jak się zapewne już zorientowaliście, został nagrany dawno, dawno temu, jeszcze w Fogowni 3.0. A teraz już jesteśmy w Fogowni 4.0, ale ja takich odcinków mam jeszcze dużo nagranych nawet z Anglii, więc czasami będę sięgał do tego archiwum, a z racji na to, że dzisiaj nie zdążyłem z montażem filmu, który zapowiadałem, że będzie, czyli z wielkim porównaniem gitar typu Stratocaster od firmy Harley Benton, to ten odcinek z tymi Harleyami Bentonami będzie jutro, bo jeszcze go będę montował, jak wy będziecie oglądać ten, bo wyszła kolumbryna oczywiście, a dzisiaj będzie temat zastępczy w postaci Dina Colta, nagranego jakiś tam czas temu. Oczywiście wielkie, wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy oglądają ten kanał na bieżąco, którzy są tutaj przeze mną przez cały czas i którzy wspomagają mnie tym, że zostawią łapkę w górę, do czego namawiam. Dla wszystkich, którzy oczywiście subskrybują, namawiam wszystkich również do subskrybowania i największe podziękowania dla wszystkich tych, którzy patronują temu kanałowi, czyli wspomagają mnie, no głównie finansowo, chociaż czasami również wysyłając jakieś tam nagrody, które potem lądują i tak w konkursach dla was. Więc zapraszam również do wspierania kanału, bo jak widzicie, chociażby z tego filmu jest konkretny progres.
rozrasta nam się na przykład miejsce, w którym kręcimy odcinki. Znaczy ja kręcę, a wy oglądacie. Więc jeszcze raz, wielkie, wielkie propsiory dla wszystkich patronów. Zanim sobie przejdziemy do tego odcinka, jeszcze na bardzo szybciutko. Przypominam o tym, że jest konkurs Zumma Style'a. Zumma Style'a jest to konkurs, w którym można wygrać taki efekt Zuma. Link jest w opisie tego odcinka. Trzeba ściągnąć ścieżki bębnów i nagrać swój kawałek, do czego bardzo namawiam. Mam nadzieję, że będzie znowu bardzo dużo zgłoszeń, więc zgłaszajcie się. Wszystkie nagrody, które są zaległe, oczywiście za chwileczkę wysyłam. W tym miesiącu oczywiście również jest konkurs dla patronów. W tym konkursie do wygrania jest gitara ufundowana z Patronite'a, zakupiona w sklepie gitaresco.pl. Jest to gitara akustyczna, jest to jedna nagroda. W kwietniu będzie gruby konkurs, na który zbieram już nagrody, bo jest 9 lat kanału, więc dobijcie do tych 30 tysięcy subów na moje urodziny, w sensie urodziny kanałowe, a na pewno nie pożałujecie. Wracamy już do treści, a właściwie zaczynamy z tymi treściami. Dzięki za to, że jesteście. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Łysy z Foga, którego może już znacie, a może jeszcze nie znacie, zależy jak bardzo jesteście w temacie. Patrz jaki rym, kurde. 938 odcinek filmików o gitarach. Dzisiaj mamy... Jubileuszowy. Dzisiaj mamy styczeń 2021, tak w ogóle. Ale tak sobie postanowiliśmy nagrać na zaś. Zobaczymy, co się tam stanie. No i mamy, szanowni państwo, gitarę Dean Colt, semi-hollow body oznacza to, że w tej gitarze tutaj jest blok taki drewna, a tutaj są tak zwane efy i tutaj jest takie, to jest, jak to się nazywało po polsku? Komora rezonansowa. Nie, półpudło. A, jako gitara, tak. Półpudło. Oczywiście dzisiaj zaprosiłem specjalnie Pawła po to, żeby pograł trochę, bo no, jak wiecie, no ja to tam jeszcze mi dużo brakuje do tego, żeby na takiej gitarze pograć. I generalnie mamy nagranie też, jak to gra z deski, no ale mimo tego, że to się nazywa półpudło i że ludzie zawsze myśleli, że to są takie gitary, które, na których można też grać akustycznie. Absolutnie się, to jest bez sensu. To nie jest gitara do tego, więc... Czyli niewiele głośniej niż dobry elektryk i jego sustain. Więc no jak wrażenia? Bardzo fajny. Estetyczne bardzo dobre. A gitara jest bardzo przyjemna w graniu. Ona jest ze sklepu, ona jest jakby nieustawiona, trochę podnieśliśmy struny. Nie, ona była ustawiona, tylko po prostu ustawiliśmy, bo ona u mnie tam w serwisie była ustawiona i trochę po prostu wiecznie były za nisko, no bo gdzieś tam coś brzęczało, ale jest przyjemna, wygodna do gry. I fajnie brzmi. To może dużo bardziej mi się podoba inaczej, bo tutaj mamy w ogóle, może wyjdę przed szereg i zacznę mówić o tym, co Xanty później chciał powiedzieć, bo tu mamy przetworniki jakby elektryczne, ale też mamy piezo. I zdecydowanie bardziej mi podeszło to na brzmieniu tym elektrycznym. To też może wynika z tego, że ja nie jestem jakimś wybitnym gitarzystą. Ta gitara by się świetnie nadawała do jakiegoś big bandu albo takiego jazzowego, fajnego muzyka, który by tam sobie gdzieś tam pograł te swoje jazzy czy swingi. To raz, że pasuje wyglądem, dwa, że brzmieniem. Ale to brzmienie piezo jakoś no, nie urzekło mnie specjalnie, podczas kiedy brzmienie elektryczne nagle się okazało, że ta gitara pokazuje takie pazury fajne i potrafi naprawdę no, bardzo przyjemnie zagrać. No, może nie Slayera oczywiście, ale to do czego została stworzona na pewno. Ja nie ukrywam, że spróbuję zagrać na niej jakieś też metale i gdzieś tam na końcu tego filmu się pojawi takie nagranie na jakimś high gainie, ale no dzisiaj Paweł jest tutaj głównym gitarzystą, który no wyciągnął z niej naprawdę wiele i pograł tutaj bardzo ładne rzeczy. Bawiliśmy się delayami, bawiliśmy się różnymi tam chorusiki były powłączane i te delaye sobie latały po jednym, no i pokazał klasę i wczuł się w klimat no dobrze, fajnie się to wyszło, fajnie się tak wiesz, fajnie się pozapętlałaś. Co jest ciekawe, gitara jest klonowa. Z reguły takie konstrukcje gdzieś tam mają jakieś chociażby mahoniowe boczki, czasami są świerkowe topy. Tutaj jest klonowy boczek, są klonowe boczki. Nie wiem, z czego jest, nie producent ani tam, znaczy w sensie na stronie FX Music nie ma napisane, z czego jest ten blok. Wygląda też na jakieś takie jasne klonowe drewno, jak się tam spojrzy, bo tak
w tego EFA. No ale tutaj jest klonowy generalnie ten topik. Klonowa jest ta płyta tylna. Klonowy jest również gryf. Mamy klucze Grovera, dwa humbuckery. I tak jak Paweł powiedział, jest taki zestaw tutaj, że tak. W mostku tutaj jest zbudowany ten piezak i w momencie, kiedy sobie ustawimy to tutaj na dole, to tutaj mamy master volume od tego piezaka, tutaj mamy wspólny ton i gra wtedy tylko tak, jakby była to gitara akustyczna. Takie nagranie też będzie z samego tego przetwornika. Tutaj mamy normalną gitarę elektryczną, że tu jest master volume, tutaj jest toggle switch do przełączania przetworników i tutaj możemy sobie zrobić taki patencik, że gra zarówno wybrany humbucker lub dwa humbuckery plus tutaj ten piezak. Trochę brakuje mi tutaj takiej możliwości w tym instrumencie, żeby można było go podłączyć, skoro już jest to łączenie, to brakuje mi takiej trochę możliwości, żeby można było go podłączyć na przykład na drugie gniazdo, czyli żeby można było go podłączyć jednocześnie akustycznie i elektrycznie, no, i jakoś na przykład na stereo sobie to wymiksować, no bo tutaj mamy rzeczywiście możliwość w tej pozycji, no mamy możliwość wymiksowania tego sygnału, bo każdy z tych wolumów jest osobny, ale dałoby to jakąś taką szerszą... Może by dało jakąś szerszą możliwość, natomiast dołączenie tego piezo do humbuckerów bardzo rozjaśnia to brzmienie i robi faktycznie, i to mi się podoba, bo samo piezo, tak jak mówię, no nie jestem przyzwyczajony do takiego grania akustycznego z takiej gitary, z takiego brzmienia. Zresztą dużo ostatnio na akustykę graliśmy, może dlatego gdzieś to się tam w głowie zostało inne brzmienie, ale jeżeli chodzi o granie elektryczne, ewentualnie z dołączonym piezo, to jest super. I gra się bardzo wygodnie, ona siedzi w ręce i jest komfortowa w graniu. Nie ma jakichś takich sytuacji, że tam trzeba się przyzwyczajać do gryfu. Wspomniałeś o tym, że coś tam brzęczało. No generalnie ustawiliśmy ją z kulą w serwisie u mnie tak książkowo, czyli tam 2 mm, 1,5 mm. Przy takich gitarach tu są chyba też trochę grubsze struny. To nie są sportowe gitary, wzór. Rzeczywiście wyszło to, że trzeba było troszkę ten mostek, troszeczkę było go trzeba podnieść. To są gitary, które służą do grania określonego typu muzyki i na pewno nie jest to muzyka w tempach kosmicznych ani w jakichś brzmieniach potężnych, więc te struny też będą inaczej troszkę ustawione niż w gitarach stricte elektrycznych. Bardzo ładny instrument, oglądacie go sobie teraz. Estetyczny też jest fajny. Na zbliżeniach i w ogóle no wszystkie te tutaj mankamenty mam pokazać. Znaczy mankamenty, zalety. Nie, takich mankamentów, żeby coś tam było nie halo, to nie. Nie, to jakoś fajnie, to nic nie trzeszczy, nic nie brzęczy. Progi ładnie nabite, wszystko gdzieś tam. No troszkę tak, wiesz, to gdzieś tam przy malowaniu, tam no wszystko to jest takie, że mogły być trochę bardziej równe i tak dalej, no ale... Nie wiem, nie mam aż tak wielkiego doświadczenia też z gitarami z EFA-ami, żeby powiedzieć, czy wielu różnych innych producentów tak to robi. No robi ta gitara na pewno wrażenie też swoim samym wyglądem, bo jest taka no, nawiązująca do klasyki, a jednocześnie ma ten taki dinowski metalowy charakterek z tym rogiem na dole. No na szczęście nie dali tej dinowskiej takiej główki rozszerzonej, bo to by trochę nie pasowało. Tune-O-Matic. Nie wiem, na ile obraz oddaje i kolor, ale jest bardzo ładny. Jeszcze jest druga, więc pokazuję dwie, bo jeszcze jest, ja jeszcze mam taką jasną też, no, na tej akurat ale pograłeś. Ten sam model w jasnym wykończeniu jeszcze jest, więc pokazuję wam dwie, więc widzicie obie. No naprawdę solidny instrument. No, kosztuje on około tam chyba 2900 zł, ale myślę, że to nie jest, że to nie są źle wydane pieniądze i tutaj jest naprawdę konkretna robota. Paweł pograł na dwóch wzmacniaczach naraz. Zagrał na Black Starze HT60 MK1 i zagrał na Rolandzie Jazz Chorusie w stereo rozbitym przez Nuxa. Czasem miał delay, czasem nie miał delayu, czasem miał chorus. Chorus był chyba zawsze. Chyba na chorusie gra jest zawsze. Szkoda, mogłem ci wyłączyć chorusa chociaż jednego. No ale no nic to. No. Więc zapraszamy już. Jest cały czas włączony. Do posłuchania. Trzymajcie się. Na razie. Thank you.
Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy docierają do samego końca. Jeżeli dotarliście tutaj do samego końca, w komentarzu, jeżeli nie macie nic mądrego do powiedzenia, możecie napisać niezłe pistolety. Niezłe pistolety, bardzo serdecznie tego zapraszam. Takie rzeczy pomagają kanałowi i to jest za darmożkę. Jeszcze raz wielkie, 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 przenajwyższe podziękowania za wszystko, co robicie dla tego kanału, oglądając go po prostu i czerpiąc z niego treści, ale również jeszcze raz wielkie podziękowania dla osób, które w tym momencie widzicie na liście, którzy ten kanał, te osoby po prostu ten kanał wspierają pieniężnie i bardzo do tego namawiam, bo no, dzięki temu zrobiliście to, że jest moja praca i mam nadzieję, że macie radochę z tego, że są 4 odcinki w tygodniu, a być może nawet będzie i jeszcze więcej, bo w tym miesiącu to chcę zrobić tak już na ciasno i na bardzo grubo. Zobaczymy, co wyjdzie z tymi planami, bo to zawsze są takie plany, a potem brakuje 2 dni w miesiącu. I ten plan, który sobie zapiszę, gdzieś mi się tam rozszerza, słuchajcie. No cóż, nie jesteśmy z gumy, ale może uda się zrobić wywiad z gumą, zobaczymy. Końcówka samochodowa przed wami. Bardzo wam dziękuję za wszystko, co robicie dla kanału. Elo. Siemanderko, dzień dobry. Cześć morduchy. Dzisiaj scenariusz jak z hollywoodzkiego filmu Drogi. Gdzieś w upalnej Kalifornii. Z dala od trasy. Oczywiście z myślą, bo tu jesteśmy w centrum miasta prawie, że ponad 200 tysięcznego, ale jest taki zakątek, który wygląda coś tajemniczo, gdyż właściciel powystawiał jakieś takie historie, rzeźby z gatunku niepokojących, troszkę z przekazem, troszkę nie. No i do tego wszystkiego stoi takie oto dzieło sztuki motoryzacji lat 70. w fantastycznym kolorze. I jest tutaj wzbudzający mą uwagę, niewątpliwie fajny, nie jest jakoś mega zadbany, chyba to jest takie jedno z moich klasycznych haseł podczas kręcenia końcówek samochodowych, że nie jest jakoś mega zadbany, ten też nie jest jakoś mega zadbany, ale ma swój klimacik, choćby ze względu na to, w jakim miejscu się znajduje, bo jest tu tak trochę niepokojąco, coś jedzie, mam nadzieję, że mnie nie przejadą. Jest piękne auto po prostu. Super, super. Ależ gorąc. Tyle wam go pokażę. I zmykam dalej. Póki upał jeszcze mnie nie roztopił. Trzymajcie się zdrowo, papa.